Czołem, witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale. Z tej strony Drozo, a my jesteśmy na Maladzie. Malada jest jedną z zakazanych wysp, na której dominującym stworkiem są giesy. Z tego też względu nazywana ona jest też wyspą giesów. Żeby się tutaj dostać, musicie mieć przynajmniej 35 level i ukończyć quest Forbidden Island. Ten quest na pewno się pojawi na moim kanale, jeżeli go nagram. A drogę do tego miejsca też Wam podłączę, jak zwykle, w opisie. Co znajdziemy na tej wyspie? Akurat jesteśmy w miejscu, który jest najniebezpieczniejszy. Może być tu też GGS do tego, ale mamy Water Elementale i było ich aż 5. Możecie wpaść w taką pułapkę 5 Water Elementali. I wtedy, jak uderzył combo, to może być naprawdę problem, nawet dla Knighta. I to jest właśnie najtrudniejsza część jakby tej wyspy. Ja tu idę dość szybko, więc luruję na siebie sporo potworków, ale wy spokojnie będziecie mogli sobie lurować po jednym, max dwa potworki i spokojnie sobie expić bez spiny. Co do GS-ów, bo to jest taki potworek, który najczęściej tu występuje. Ma on 1300 HP, daje 900 expa, bije w zwarciu, ale też uderza na odległość i nie ucieka, czyli walczy do samej śmierci. Jest wrażliwy na ogień, co jest ważne. Jest odporny całkowicie na magię ziemi i jest odporny, ale częściowo, na lód i energię. Lot, jaki możemy z niego dostać, to najlepszy to jest Night Armor, Night Legs, Platinum Amulet, Lightning Headband i warto zbierać Spider Silki, które są dość drogie, które wiadomo są potrzebne do outfitu na przykład Assassina. A Knight Armor, Knight Lexy za 5k sprzedamy u Gringina, Platinum Amulet i Lightning Headband za 2,5 u Rashida. Jest to fajne miejsce do robienia oczywiście tasków od Adamsa. Jeżeli masz między 80 a 129 levelem, możesz sobie wziąć taska od Adamsa i gdy zabijesz 500 GS-ów, dostaniesz osiągnięcie Choking on Her Venom, 20 000 expa, 3 punkty do rankingu i będziesz mógł walczyć z bossem The Old Widow, z którego już może wypaść na przykład Sweet Smelling Bait. Jest to item, który jest potrzebny do oswojenia mounta właśnie takiego Giant Spidera jakby. Słuchajcie, ja powoli będę kończył ten filmik. Powiem tylko na końcu, że ja wolę jednak expić, jeżeli chodzi o GS-y na Forbidden Lands, w tej jaskini tam, gdzie są tylko same GS-y. Ten filmik z tego miejsca jest u mnie na kanale. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć!